Dobry dzień dobry. Cześć i czołem. Nagrywamy ten odcinek, który się trochę zmienił, bo w piątek, do piątku miałoby być zupełnie inaczej, zupełnie inne tematy. Natomiast w piątek się wydarzyło tyle rzeczy, że musiałem totalnie przemodelować ten odcinek i no, będzie ogień, myślę. Sporo osób chyba czeka, więc nie wiem, Marek. Myślę, że przywitamy się. Marek jest po, w koszalinie. Cześć. No właśnie. E, tak. znaczy no nie widziałem, co chcesz powiedzieć, ale cześć. I Przemek. A Przemek jest tak, jest w Gdańsku, dziękuję. I, I słuchajcie, no chyba nie będziemy robić drugiego wstępu, ponieważ jest temat sporo do omówienia, więc szykujcie się na drameczki i posłuchajcie sobie chwilę dynamicznej muzyki. Dobra, jesteśmy pod przerwie i będziemy z tematami. Pewnie chcielibyście od razu przejść, jak was znam z Gry do samego mięska i tej największej afery, która się dzieje teraz, ale na to musicie chwilę poczekać. Bo zaczniemy od tematu, który gdzieś tam się. W ogóle dzisiaj będą, będą kaczki, będą drzwi games i będzie Piszczel Games. Także za trio dosyć i myślę, że więcej tematów nie poruszymy, natomiast każde wydawnictwo ma kilka jeszcze w sobie mini tematów, także e, no i też tak e, jak sobie tutaj przygotowaliśmy to wszystko, to sobie tak pomyślałem, kurde e, kaczki już myślały pewnie, że zapomnimy o nich, e, bo wyszło tyle ciekawych tematów, ale nie nie zapomnieliśmy e, oczywiście e, nie wiem, ja osobiście bardzo lubię e, to wydawnictwo, nie wiem jak ty Marek ale mówisz pod względem gier, jakie wydają, czy tak po prostu. No, w ogóle takiego podejścia, raczej takiego, no gier też, nie? Ale tak. Jeżeli chodzi o gry, no to Skaczek, to pojedynczy pojedyncze mnie interesują, to nie jest jakieś takie moje główne wydawnictwo, ale jeżeli chodzi o podejście, no to jeżeli chodzi o pana Michała, no to jest super, nie? Jeżeli chodzi o taką, taką serdeczność, o nazwijmy to, serdeczność. Tym bardziej z bólem serca chcielibyśmy tutaj przytoczyć parę rzeczy, które nam się nie podobało w ostatnich czasach. No. Albo mi. mi, bo ja to przygotowywałem, a Marek oczywiście będzie tylko rzucać tutaj kośliwymi uwagami. Ok, zaczynamy z ramką z Divinius. Nasza Koreczka Rafał e, wysłał nam e, obszernego maila. W ogóle podziwiamy, szapoba dla Rafała, że e, zrobił tam cały research. E, oczywiście zachęcamy was do tego, żeby kontynuować e, takie zacne, e, zacne inicjatywy. I o co chodzi z Divinius? Divinius to no gra, która była jakiś czas temu na starterze, z tego co pamiętam 2021. Termin dostarczenia to był 2022, chyba wrzesień, tak, wrzesień 2022, taki był pierwotny termin dostarczenia. No i jak się domyślacie, no gra nie została dostarczona w 2022 roku. Więc tak. 12. Nie, 22 grudnia mamy pierwszą informację o opóźnieniach. 22 grudnia 2022 roku. No i tutaj mamy informację, że no jest ciężko. Myśleli, że nie będzie aż tyle roboty. Znaczy wiedzieli, że to będzie bardzo ciężki projekt, no ale przekroczył ich jakieś tam wyobrażenia. No i em, mm, muszą przesunąć datę dostarczenia. E. Pierwsze przesunięcie daty dostarczenia wyszło na e, grudzień 2023. Wtedy miał być, czyli rok później, tak naprawdę zostać dostarczona gra. I to angielskie kopie, ponieważ e, nie angielskie luty 2024. No i tutaj, oczywiście, że przepraszamy, że ten development jest taki, a nie inny, że strasznie długo im to idzie bardzo dużo. Mają tam do, do też tekstu i wszystkiego, no i też nie mogą zakończyć tłumaczenia nie angielskich wersji, dopóki nie skończą angielskiej wersji, jak to wszystko ma się ten, ten ma ręce i nogi, nie? No ale na, potem, w grudniu 2023 roku, jest kolejna aktualizacja, i tutaj kolejne dwa miesiące opóźnienia dorzucone. Nowy termin, maj-czerwiec 2024. Oczywiście maj-czerwiec nadchodzi, znowu nie ma gry, znowu jest przesunięcie. Teraz e, mm, e, to, to będzie e, czerwiec, z tego co widzę, 2024. Oczywiście to też e, czerwiec, lipiec, nawet 2024. To też nie zostało e, osiągnięte. No i teraz jest, że e, nie angielskie wersje. Nowy termin wrzesień 2024. No i tutaj póki co na razie się zatrzymał licznik na wrześniu 2024, tylko że, no właśnie, tutaj pan Rafo nam podsumowuje, co mu się nie podoba w tym wszystkim, yy, yy, że. Yy. Oczywiście można by powiedzieć, że już podanie samego terminu realizacji na początku kampanii, w który nie wierzy nikt, no to już jest taki, taki fuck up, nie? No ale jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że te nie terminy są podawane. Nie? Natomiast w tej kampanii wydawca dodatkowo postanawia informować wspierających przez długi okres, że zdaje sobie sprawę z ogromu projektu, podając przy tym kolejne daty realizacji, których wie, że nie jest w stanie dotrzymać. No bo to takie faktycznie przesuwanie o dwa miesiące cały czas na przykład, nie? Eee, najpierw było o rok, a potem eee, o dwa miesiące, nie? Eee, I to wszystko, aby po jakimś czasie napisać, że jednak źle to przekalkulowali, podaje termin już bardziej prawdopodobny. Na początku albo w pierwszych aktualizacjach podali te kilka lat temu termin wrzesień 2024, to myślę, że mniej osób by wsparło grę. Podczas tej podstawowej kampanii, jak i potem w okresie Late Pledge, i jakoś ciężko uwierzyć mi w to, że tak doświadczone wydawnictwo, które robiło już projekty gier i to z aplikacją, nie potrafi oszacować lepiej terminu realizacji już na początku kampanii. No i tam jeszcze taką śmiałą tezę wytacza, że z czego może to wynikać? Moim zdaniem, przede wszystkim z poczucia braku konsekwencji za takie działanie. Nie ma mechanizmu na platformach wspieraczkowych, które by na przykład informowały wspierających o tym, że dany wydawca w poprzednich kampaniach podawał taki, taki termin realizacji. Ile razy go przekładał, no i z jakim opóźnieniem produkt przyszedł do odbiorców. No i e, co myślisz, Marku, o takiej sytuacji? No bo tu znaczy, no, dostałam sytuację, jak zrobię Sonem. No, na pewno Podaniać zgodzę po. się, że e, nie, nie ma takiego. E, to, że, to, że dane wydawnictwo spóźnia się z wydaniem danej gry na Kickstarterze, raczej do, do, z, z dostarczeniem. E, Gry do wspierających. No, nie ma żadnych konsekwencji wyciąganych z tego. Też nie do końca wiem, jakie miałoby to być, ale na pewno by jakoś to zmotywowało, no bo to trochę się już robi śmieszne. Znaczy, już. To się zawsze robi. Zawsze było takie śmieszne, że te kampanie są rok, dwa, trzy lata przedłużane. Do tego stopnia, że mamy to wpisane gdzieś tam w krew, tak? Że te terminy podane, no to trzeba do nich luźno trzymać. Ja się tak zastanawiam, na ile. Teraz te problemy kaczek, jak na przykład ta, ten problem, o którym teraz mówisz, bierze się stąd, że, że, że Lucky Duck zostało sprzedane większej, większej firmie, tak? I czy tutaj. Raczej nie. Raczej nie. Mi się wydaje, że po prostu ma, wzięli sobie bardzo dużo projektów na głowę i nie wyrabiają ludzko, że tak powiem. Bo zaraz przejdziemy do drugiej dramki, która jest, trochę nawiązuje do. Sytuacji, która tutaj się podziała. W sensie do tego, że brakuje im ludzi, ale no to jest jakby to. No zresztą zobaczycie, nie? ale tutaj, jeszcze wracając do tego mechanizmu, tutaj Rafał przytacza dosyć dobry mechanizm, nie? czyli taki, który by na platformach wspieraczkowych informował, nie wiem, przez jakoś w stopce wydawcy czy coś takiego, jak wyglądała. Terminowość, jakiś, nie wiem, system punktacji, nie? Za dostarczanie gier w, o, o czasie, nie? I tam nie wiem, na przykład masz 100 punktów, każdy miesiąc opóźnienia minus jeden punkt, nie? Na przykład. I, i patrzysz sobie potem na wydawnictwo, i jest wydawnictwo, które ma tam 99 punktów, a jest wydawnictwo, które ma 50 punktów, nie. Na no przykład. Mm -hmm. znaczy, to, ja no nie bym wiem, bym na bym... ile to mia miałoby wpływ na moją decyzję co do zakupu gry na Kickstarterze, bo czy na GameFoundzie, bo ja się kieruję tym, jak dobra jest gra, jak bardzo chcę ją mieć, a kiedy ją dostanę, to już jest dla mnie drugorzędne znaczenie. Ja, ja wiem, że to, zdaję tak. sobie sprawę, Natomiast... że, że są, Natomiast... są ludzie, którzy zmieniają im się e, priorytety życiowe, zakładają rodziny, no i to obsuwa dwa lata, no zmienia bardzo wiele. Więc myślę, Aha. że to zależy, y, to bardzo jest indywidualne. No cóż. Ostatnio czytałem właśnie o sytuacji, e, przyszła gra, z startera, opóźniona chyba tam o 6-7 lat. E, I jak goś zamawiał, to, e, to nie miał dzieci, a teraz ma już dwójkę. I na, i na studia idą. No, no, dokładnie. Nie, no aż na studia to nie, ale tam już tak, wiesz, wiesz, no już trochę, od, trochę już mają, nie? więc to... No i tak jak mówisz, no priorytety się zmieniają w pewnym momencie, nie? Więc to, no, to jest jedna sprawa. Druga sprawa no, to też, jakby y, filtruje ci y, liczbę klientów. No bo są klienci tacy, którzy y, nie patrzą na to, tak jak ty, więc oni jakby przejdą y, y, obok takiej oceny i powiedzą sobie spoko, może to na być no, opóźnione nawet 4 lata, ja poczekam. A są tacy, którzy no, chcą mieć grę wydaną w miarę w określonym czasie popatrzę sobie na wydawnictwo, okej, okay, taka jest jego historia, no to u niego nie kupię, mimo że ta gra wydaje mi się fajna, kupię u wydawnictwa, które jest bardziej terminowe, nie? No i to tyle, nie? No, z drugiej strony nie wiem, czy taka platforma GameFound by to wprowadziła, albo Kickstarter, no bo z drugiej strony im też na tym, żeby jak najwięcej ludzi wspierało gry, nie? Więc to jakby nie jest to w ich interesie, nie? No i to jest taki, wiesz, no, zamknięty, zamknięty obiekt, nie? Także no ni niestety dla Rafała chyba mamy złą wiadomość, eee, a z tym Divi Newsem no to ja się też dziwię, że... bo to jest taki sam case jak eee, robi no że masz po prostu eee, za każdym razem informację, że, jesteś, że gra jest przesuwana, bo coś tam, nie? I wiadomo, no jest im przykro i w ogóle, nie? Ale no nie wiem. No i to też Rafał, Rafał nam eee, zarzucił, że my o tym nie, nie mówimy. W sumie ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją z Diviniusem, nie? Dopiero teraz ten. A Robinson się zrobi taki medialny, nie? Więc nie to, żebyśmy teraz bronili portalu i Robinsona, nie? Że to tylko, że, że tutaj nie tylko oni. Po prostu chcieliśmy też zwrócić uwagę, że, że są firmy, które sobie po cichaczu tutaj jakieś zrameczki kręcą i nikt o nich nic nie mówi. Oprócz nas. Okej. Okay. Dobra, to mamy to. Teraz słuchajcie, druga drama z kaczkami, Kingdom Rush. I tutaj też właśnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą, że chyba ludzi, brakuje ludzi w tym w kaczkach, bo jest pytanie na forum grypanszowe od użytkownika jdn. To było w marcu, nie? A wiadomo coś o polskiej instrukcji do nowego Kingdom Rusha była obiecana podczas kampanii, ale nigdzie nie widać. No i druga odpowiedź innego użytkownika, że e też e nie mogę dostać informacji. Kilka terminów już niedotrzymanych, a ostatnie, który mi podawali, to nie wcześniej niż w drugim kwartale. Zastanawiam się dlaczego to taki jest problem, skoro to ma być instrukcja polska udostępniona w PDF-ie. I y że powinno jeszcze wylądować jeszcze przed grow, a nie pół roku po premierze. No i tutaj jeszcze inny użytkownik do docieka, że. Hola, hola, ale ta premiera tego Kingdom, Kingdom Rush'a to była jeszcze do tego przesunięta w swoim czasie, nie? bo opóźnienie było 21 miesięcy tej gry, bo kampania wystartowała w lutym 2021, a że powinno zostać dostarczona w marcu 2022, a w marcu 2024 jeszcze nie ma instrukcji polskiej. Nie? No i kaczki odpowiedziały że macie zdecydowaną rację, było duże opóźnienie w dostawie gry, a my jako polski oddział mamy opóźnienie w tłumaczeniu. Niestety złapaliśmy poślizg z kilkoma projektami i ucierpiała na tym też instrukcja właśnie do Kingdom Rusha. Staramy się, żeby do końca miesiąca temat został zamknięty. I wiecie co? Został zamknięty. Bo sprawdzałem i w marcu, pod koniec marca pojawiła się polska instrukcja do Kingdom Rusha, tej wersji, Jakieś tam EU. Mm. A czy, czy ta gra została już dostarczona? Tak. Ona no została nie. dostarczona, ale nie, miało, nie było polskiej instrukcji, mimo no że rozumiem. Decyfali, że będzie. Ja rozumiem, ja rozumiem. E, no i ten. Także, także to, to dopiero po prośbach y, i upomnieniu zostało to gdzieś tam ruszone, więc no plus, że zostało ruszone, natomiast minus, że tyle trzeba poczekać. I tutaj właśnie. Jest też jakby gdzieś między wierszami można przeczytać, że te złapaliśmy poślizg z, z kilkoma projektami. Więc no, jakby m, coś tam im ro e e roboczo ludzie się nie wyrabiają. Nie? Albo za mało ludzi, albo za dużo projektów. No. Mhm. Tak się gdywam, żeby nie było. No i ostatnia, najgłośniejsza, i tutaj jest e ostatnio widziałem takiego mema, że kaczki się dosyć e modliły do wszystkich bogów planszówkowych, żeby coś przyszło i ten, tą ich dramkę z halowieżą zakryło. No i przyszło coś grubszego, ale to tylko tego zaraz przejdziemy. Natomiast no my nie zapominamy, nie? I się pojawiła dramka Lachida Games. Polska pisze na swoim profilu, że ze względu niezależnych od nas nie mogliśmy dodać promki do egzemplarzy hurtowych halowieży. karty z lotniskiem Chopina i scenariuszem z kapitana Wronu będziemy dodawać na konwentach. No więc jak liczyliście na kapitana Wronę, no to doleci do was na konwencie. I tutaj jeden z użytkowników scraber na forum planszowe w ogóle pisze o takiej sytuacji, że jego znajomy pojawił się po popromkę na Pyrkonie. Wtedy jeszcze nie było tej informacji o tym, że w tych retail'owych wersjach nie ma tej promki. Więc E, został odesłany z informacją, że tej promki nie dostanie na stoisku w Pyrkonie, e, bo wszystkie zakupione w sprzedaży egzem e, egzemplarzy będą ją miały. No i... E, no i promka by była tylko, jeżeli by zakupił sobie egze egzemplarz u nich na stoisku. Nie? Mhm. No więc on, on jakby dał sobie z tym spokój i tydzień później się pojawia informacja, że jak będziesz na takim w wydarzeniu, jak pyrko, no to dostaniesz promkę, nie? Tylko, że jak byłeś na pyrko, nie tak nie dostaniesz, nie? I... <grym> Więc tutaj. Się... No, trochę mi się timeline tutaj rozjechał. No, ale wtedy jeszcze chyba nie wiedzieli po prostu o tej sytuacji, nie? Jaka ten. No i tutaj jeszcze pan hardcore podsumowuje, że sklep kaczek to jest jedna wielka patola. Już przy okazji tego, tej całej sytuacji, nie? Portal. Portal mógł dodać za jeden grosz poprawione rzeczy do swojego sklepu, a kaczki nie mogą. Dodanie limitu produktu dla klienta to też nie jest jakieś rocket science. Naprawdę niech oni ten sklep zawarają, i ktoś im napisze od zera. No i tutaj wymienia, że wysyłka. Panie, to tylko Poczta Polska. Co z tego, że sobie potem postoisz na poczcie, bo listujesz się. No dobra, to jakieś te, ale na impostem nie można. Nie? Mm. Oj, zapomniałeś o czymś i chcesz dodać do zamówienia? Nie dla psa, płać drugi raz za wysyłkę. Eee, trzecie, to jest oj, jest promocja na dwie rzeczy, na dwa kody rabatowe. Nie ma łączenia, nie ma wpisywania dwóch kodów, płać dwa razy. Eee, na przykład, tutaj jest, jest podany przykład planszowych newsów i ich promocji. Eee, cztery, chcesz kupić preorder czegoś i od razu dobrać jakieś pierdoły, promki, bo nie ma ich nigdzie poza sklepem kaczek. Nie ma tak. Poczekaj na premierę i zamów, bo system nie pozwoli zamówić preorderu z aktualnym towarem. I podsumowanie. Myślałem, że sklep Czachy jest słaby, ale widzę, że gdy tamten zaczął się poprawiać, to kaczki dalej w tyle. No i to. Ja tutaj się w 100% zgodzę, że ten sklep jest no, marny. No, fatalny jest ten sklep, jeżeli o to chodzi, bo sam miałam taką potrzebę kupienia czegoś przez sprzedaży i, i, i no, normalnie widziałem, że musiał poczekać dłużej. No ale no, nie dało się tego zrobić, bo, no, bo system wyrzuca, no, nie pozwala na taką, na, na, na taką manipulację. No więc no, słabo to wygląda. Ja tak właśnie pomyślałem, że to byłby taki super pomysł, jakbyśmy zaprosili i właśnie Michała, i, i pana Przemka z Czachy Games, i po, po, naszym, po naszym, albo nawet w trakcie mogliby się wypowiadać. Czyli my tam przedstawiamy sytuację, i oni jakoś mogliby to, no nie wiem, naprostować. Ale myślę, że mało kto by się zgodził wystąpić u nas w materiale. Nie wiem. Natomiast e, Michał chyba czasami nas słucha. Więc... E, no, to ja akurat mi Michała tak to Michała to się tak... nie boję, bo Michał, Michał by wziął to na klatę, ale myślę, że na przykład o... pan Przemek to e, nie dałby rady psychicznie. Nie udźwignąłby tego. <grym> bo trzeba jednak umieć zachować zimną krew, a myślę, że tutaj byłby problem ogromny. E, no, a, o panu Ignacym nie wspomnę, z... no bo tutaj podobny kazus. Mm, pan, <grym> z panem, panem Ignacj... No, z dobra, nieważne. E, nie, myślę, że akurat Ignacy jakby się dobrze przygotował, to by to by nas tutaj wiesz, zaorał swoją elokwencją, nie? Mm. Mm. No. <laughs> jestem tak, ciekaw, hmm. jestem ciekaw, czy by tak było. Z takich ciekawych ludzi, z kim ja bym chciał jeszcze porozmawiać? Z, z tych planszówek. Nie wiem. Nie wkurzaj mnie, mów Zatem o tych z... dramkach, bo to jest długi program z dzisiejszy. Z marketingowcem Falangsa bym chciał porozmawiać jeszcze o. E, dobra. E, przechodzimy do portalu i od razu z grubej rury, słuchajcie. E, Portal i kwestie pracownicze. E, nie wiem, czemu dałem to na sam początek, ale. <śmiech> <śmiech> ale dobra. Słuchajcie, Kajtek. Kajtek nie ukrywamy, znamy Kajtka. Tak lekko, nie jakoś tam super mocno. Natomiast on nie konsultował tego z nami w żaden sposób i po prostu mówimy to, co jest w internecie, bez jakiegoś tam wchodzenia w to głębiej, nie? Więc tak. Kajtek napisał długi post na social mediach i to w kilku miejscach, bo to się na BGG pojawiło i chyba na stronie kampanii e, Robinsona, no i jeszcze tam e, w, innych, w innych miejscach. No i słuchajcie, samo mięsko postaram się przeczytać, bo post po jest długi. Trzy e, lata temu na przełomie marca i kwietnia 2021 na GameFoundzie trwała zbiórka na wydanie edycji Robinsona. E, byłem wtedy świeżym, zatrudnionym cały miesiąc wcześniej pracownikiem dzieł marketingu. Przemek, streś to! Streś to, co on mm, powiedział, no, sensu, za social media wydawnictwa. Przynajmniej z treścią, bez sensu jest czytać cały ten post. No masz rację, dobrze. Okej, okay. co tutaj się pojawia? To, że praca była zadaniowa, więc miał wykonać jakieś zadanie, czy nie zmieścisz się w etatowych 400 godzinach tygodniowo, no to musisz robić w poza. Poza tym kampania była międzynarodowa, więc niektóre rzeczy trzeba było... Robić na jakieś tam zagraniczne social media, więc wiadomo, trzeba było to robić wieczorami na przykład, czy w innych jakichś takich niestandardowych godzinach, bardziej standardowych dla amerykańskiego klienta. Co jeszcze? No, kampania się okazała sukcesem, oczywiście sami wiecie, jaki to wielki sukces był, <laughs> ale wtedy jeszcze był, także spokojnie. Wtedy jeszcze się mówiło o tym, ilu to milionów zarobił portal na, tym, na tej grze. No, i oczywiście jak to sukces, no to też jakaś nagroda za to i każdemu z pracowników Ignacy obiecał, że dostanie komplet, kompletną edycję Robinsona, jako takie no, nagroda, co dość czynienie. Druga sprawa jest taka, o, o tym tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć, że te niestandardowe godziny pracy, to że się pracowało więcej, robiło się tak zwane nadgodziny, no to portal nie uznaje czegoś takiego jak nadgodziny, nie ma nadgodzin, nie? Macie pracować, w, macie wypłatę tyle, ile tam za etat, nie? Więc Kajtek tutaj dosyć niefortunnie pisze, że, ale to ja, ja to rozumiem, ten tok myślenia, że on sobie w ten sposób tym Robinsonem jakby wziął na klatę to, że pracował po prostu poza godzinami pracy, ale sobie pomyślał, kurczę, dostanę takiego Robinsona. No to biorę to po prostu za to, że tyle pracowałem. nie? I jest okej. Okay, nie nie, nie, po, nie potraktował to jako umowa, że to są za nadgodziny, natomiast w ten sposób sobie je uargumentował. Rok później rozstał się z Portal Games. No i podczas rozmowy takiej podsumowującej z Grześkiem, który jest dyrektorem Portal Games aktualnie, no i kadrową, no, wymieniali co, kto jest komu winien, no i została poruszona kwestia właśnie tych Robinsonów. No i Grzesiek zapewnił, że tak egzemplarz Robinsona zostanie mu dostarczony jako wkład w kampanię. I tak minął jakiś czas, no jesteśmy w dniu dzisiejszym, Robinson pojawia się na wycieraczkach graczy, którzy wspierali. No ale na wycieracce Kajtka się nie pojawi, ponieważ Kajtek przypomniał się portalowi, że zbyła mu, był mu obiecany Robinson, natomiast w mailu, który dostał w odpowiedzi od Ignacego, została tam, został poinformowany, że Robinson nie należy się byłym pracownikom. Na co Kajtek odpisał, że takie zapewnienie dostał od Grzegorza, dyrektora. Portal Games w momencie, kiedy opuszczał portal. Na to od, na tego maila już nie dostał odpowiedzi. Poczekał 2,5 dnia i napisał właśnie to, tą wiadomość na social mediach tytułując ją, że Portal Games nie dotrzymuje słowa. Przepraszam, coś mi tutaj pika. Także tak. tak się w, Tak się z jego perspektywy E, rysuje ta historia. Natomiast mm, e, na ten moment nie mamy odpowiedzi. Jest środa. Wy to słuchacie w piątek. Nie ma odpowiedzi Portal Games. Jeden z użytkowników e, dał zrzut ekranu e, z pr prywatnej wiadomości z portalem, w której portal odpisuje, że wcześniej wchodzimy w dyskusję z pomówieniami. Konsultujemy sprawę z prawnikiem. Pozdrowienia. E, no i e, dużo się nie dowiemy. Natomiast na na tej, na grupach tutaj w Facebookowych, natomiast tu trochę więcej się dowiemy o tej sytuacji na grupie gry planszowe. Bo tam ten wątek ma już z 11 stron. I ja niestety przeczytałem wszystkie te strony. Co powinien dostać medal ziemniaka. Powinnieść dostać <grystanie> <grystanie> Nie, Nie, dzięki, nie, nie potrzebuję. Natomiast jeśli chodzi o sytuację, co, co wiemy dodatkowo? Gdzieś tam wyszła, wyszła sprawa, że Kajtek nie ma podpisanego NDA, więc tutaj jakby portal nie może w żaden sposób go no jakby straszyć prawnikami w tej dziedzinie. Może na przykład za zniesławienie nie mam pojęcia, czy on tam pisał tutaj coś, co było niezgodne z prawdą, Ciężko powiedzieć. Natomiast tak, jest kwestia nadgodzin, które są dosyć kontrowersyjnym tematem. I tutaj mógłby wejść już, mogłaby wejść już Państwowa inspekcja pracy, żeby skontrolować pracę w Portal Games, jeżeli tak wygląda rzeczywiście to, jak oni pracują. Czyli nie jest to etatowe 8 godzin, tylko różnie to bywa. Na przykład był podawany przykład przez. Już nie pamiętam, kajtka albo inną osobę, że przygotowania na przykład do PortalConu, no to jest dosyć gruba orka przez kilka tygodni, natomiast potem są wypłacane premie za, za ten, za, te, za, Portal Games, za PortalCon. Więc w ten sposób są jakby też czasami wynagradzani pracownicy za pracę ponad normatywną. Więc to jest jakby jeden temat. Drugi temat jest taki, i tutaj zdania forumowiczów są bardzo podzielone, że Kajtek za krótko czekał, bo, że napisał maila, napisał maila na dwa adresy, to też jest ważne, napisał maila na, właściwie na trzy adresy z tego, co, 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 co zrozumiałem z tego całego potoku tutaj myśli, które się pojawił i odpowiedzi Kajtka. On dosyć sporo postów też napisał potem, które starały się doprecyzować całą sytuację. Napisał maila do kadrowej, do Grześka i na maila ogólno, e, ogólnego, związanego z kampanią Robinsona. I właśnie jest ciekawa kwestia, dlaczego Ignacy odpisał, a nie Grzesiek, bo e, Ignacy podobno nie pracuje w Portal Games, jest właścicielem. Ale jakby on bardzo często podkreśla, że on się tutaj tym nie zajmuje. Proszę mnie nie pytać o takie rzeczy. Ja tam nie wiem, jaki jest tych wydawniczy, coś tam, coś tam. To do osób, które się tym zajmują. Ja tutaj jestem. On ewentualnie gdzieś tam w dziale developmentu, tak? Gdzieś tam coś tam robi. Ale tak to on, to, to nie, on teraz gra sobie w Workamy jakieś i jeździ na konwenty. nie? Eee, więc e, dlaczego Ignacy odpisał? No, nie wiadomo. Natomiast odpisał. I tutaj jest jakby, e, robi się, e, e, znaczy które osoby mają zarzuty do Kajtka, że e, Kajtek zamiast e, napisać od razu, że miał umowę z Grześkiem, to dopiero napisał w, dru, w drugim mailu, że miał taką umowę z Grześkiem i nie poczekał na odpowiedź portalu wystarczająco długo. Nie wiem ile miał czekać, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc. Poczekał tylko dwa i pół dnia i dopiero wtedy wrzucił posta. E, w, w, Pozwólcie, że ja tutaj przemilczę ten e, zarzut, bo no okej, okay, to jest a, no nie, nieważne. E, więc tak, e, t, taki zarzut mają na przykład użytkownicy forum, niektórzy użytkownicy forum gry planszowe. E, na zarzut, dlaczego Ignacy odpisał, a nie Grzesiek, no to, e, bo ja na przykład, ja, ja nie rozumiem, dlaczego Ignacy wchodzi w buty dyrektora i nagle zajmuje się sprawami związanymi zupełnie nie z jego działalnością. Nie wiem, według mnie w ten sposób nie szanuje. No z tego co ja pamiętam, to Ignacy zamieszczał wszelkie aktualizacje na temat Robinsona, więc no, trochę się nie dziwię, że jakby to on odpisał na tego maila, skoro dostał go na skrzynkę, która dotyczy jakby jego działalności, jego kampanii. Nie, nie wiem, czy to zostało wysłane, czy oddzielne maile, że on nie widział, że zostało to wysłane też do. Do Grzegorza i do pani Skadr, no bo no czasem ludzie nie rozumieją ze sobą nawet w firmie, no czas, czasem tak jest i trzeba, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Ale jeszcze tak się odniosę do całego tego posta, to je, ja uważam, że właśnie ten post trochę, trochę tak rozlał to mleko, które, które jeszcze dało się uratować, bo ja wierzę w dobrą wolę. Tak, do, oczywiście jest to trochę naiwne, no bo przecież. Może Ignacy nie wiedział o tej umowie z Grześkiem, z panem Grzegorzem i z Kajtkiem. I może ta informacja na temat tego, że. Ej, ale umawiałem się z Grześkiem na temat tej gry i fajnie, jakbym ją dostał. M może, może, może Ignacy był w trakcie rozmów. Dlatego nie odpisywał, wiecie, czasem takie rzeczy wymagają czasu. Nie wiem, oczywiście chcę to wierzyć yy, i no, na pewno wiele osób pomyśli, że jestem naiwny. Ale ja uważam, że właśnie ten, ten mail zaprzepaszcza tę szansę, no bo po, czym, po czymś takim tu już naprawdę nie ma, nie ma na co liczyć. Yy, taki post napisany w afekcie dla mnie też yy, źle stawia w kajtka w złym świetle. Yy, znaczy ja będąc właścicielem jakiejś, jakiegoś dawnicą bałbym się przyjmować taką osobę, bo, no bo nie wiedziałbym czym to się może skończyć, wiadomo, jest dobrze, jest dobrze, czasem te drogi w firmie kiedy się rozstają, no już tak kolorowo nie jest, ale to chyba nie znaczy, że trzeba sobie robić podgórkę, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest dla was ujem, to dlaczego, dlaczego nie być w, 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 jakby tym samym w drugą stronę? No ale mówię, no tutaj te szanse na otrzymanie już tej kopii to chyba już dawno minęły, no ale chyba Ketyk ja sobie zdaje z tego sprawę. Co z tego, co... Tego, co Katek mówił, to on nie wierzy w to, że dostanie grę. Poza tym, jakby czemu argumentował to, że poczekał tylko 2,5 dnia, bo no, pracował z Ignacem i Ignacy wyznaje zasadę jedna odpowiedź i dajesz, jedziesz dalej. Czyli, jeżeli jest jakaś klient, się o coś burzy, dajesz mu jedną odpowiedź i już nie wracasz do tematu, nie zostawiasz. A, jeszcze jest jedna kwestia, bo kwestia tego, że czasu, nie, tych dwóch i pół dnia, nie, inny z byłych pracowników napisał z tym samym pytaniem do, do Ignacego już po drugiej wiadomości kajtka i dostał wiadomość od Ignacego taką samą jak kajtek. Pierwsza wiadomość. No dobra, ale w tym mailu jest ale informacja, więc... że mieli umowę z Grześkiem, no i że fajnie byłoby się z nim wywiązać? Nie, nie, znaczy, nie wiem tego, okej, okay. teraz tego nie wiem. Natomiast było to po, po wiadomości, ten, więc bardzo szybko Ignacy odpowiedział na tego maila, natomiast na drugiego maila Kajtka już nie odpowiedział. No ale ten brak odpowiedzi może wyrazić się stąd, że potrzebowali czasu, żeby to ze sobą obgadać, a nie to, że nie mieli czasu ogólnie odpisywać na maila, więc jakby to... Znaczy, no ja, ja wiem, o co chodzi, ja próbuję bronić diabła, więc także, wiadomo. No to y, wtedy piszesz y, takiej osobie y, Ok, muszę to wyjaśnić, wrócę do tej sprawy za chwilę. Jestem w stanie się zgodzić, że Kajtek mógł poczekać trochę dłużej. Faktycznie, e, natomiast nadal uważam, że e, nie musiał. Że już ta pierwsza odpowiedź e, właściciela firmy e, go e, gdzieś mogła. No, jednak, e, rozumiem, że w emocji mógł napisać takiego maila, po prostu. E, to też zachował e, taką wiadomość. Ja jestem ciekaw, jak się ta sytuacja rozwinie i na pewno będziemy Was informować o tym. Mm, na ten moment jest. E, jest no, trochę w zawieszeniu, i też e, ciekawe jest to, że portal nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia na ten moment. Nawet takiego, że e, tak, przyglądamy się sprawie, damy wam znać. E, tylko jest pełna cisza z ich strony. Wiesz, na ten moment minął dopiero tydzień, więc e, jeszcze, to nie jest jeszcze taki okres, e, który bym uznawał, że ktoś pozostawił coś w zupełnej ciszy. Pamiętam, mieliśmy dramkę z dupą i trochę nam zajęło, żeby, żeby to wyjaśnić. Głównie dlatego, że chciałem podsumować całą sytuację, jak już się wszystko wydarzy, a nie robić aktualizacji do aktualizacji, bo to by się tak ciągnęło bez końca i myślę, że tutaj wtedy nie ma wygranych, a jak już, jak już jest pełen ogląd sytuacji, to łatwiej można można objąć stanowisko. No ale mówię, to jest korporacja, pewnie trochę innymi zasadami się wydarzy, dzieje, dzieją się pewne rzeczy, więc myślę, że można byłoby... Znaczy właśnie, co mieliby napisać, że wrócimy do was za, z informacją za tydzień, musimy, nie wiem, zrobić naradę? No jakby, no kumam, że jest cisza z ich strony. Dla mnie to jest... No jestem do tego przyzwyczajony, może tak. Słuchaj, przeczytam ci jedną, jedną wiadomość jeszcze, którą Kajtek na forum napisał. O tym, że obowiązków miałem w tamtym Okresie za dużo, by wyrobić się z nimi bez nadgodzin, że niektóre z nich wymagały bycia przed komputerem po godzinach pracy, i że tak właśnie było. Czyli byłem w pracy znacznie dłużej niż 8 godzin dziennie. Wiedział zarówno mój przełożony, jak i kierownictwo firmy. Chyba każdy zaangażowany w kampanię. Oczekiwano tego ode mnie, ale nikt też nie wydał mi bezpośredniego polecenia typu: kajtek, potrzebujemy, żebyś został gdzieś 4 godziny dłużej. Nie zapłacimy Ci za to, dostaniesz za to grę. Po prostu byliśmy na łączach do późna. Na początku pracowałem w portalu zdalnie, na bieżąco odhaczając kolejne taski i wspólnie ciesząc się kampanią. Hmm. O tym, jak wygląda w portalu kwestia nadgodzin, rozmawiałem bezpośrednio z prezesem w pierwszym tygodniu mojej pracy. O ile dobrze pamiętam, to pracę zacząłem w czwartek przed weekendem konu. i okazało się, że mam do przygotowania wszystkie posty z nim związane, więc poświęciłem ten weekend, nie pamiętam dokładnie ile godzin i czy we wszystkie dni weekendu, a po nim poruszyłem tę kwestię w rozmowie z Ignacym. Usłyszałem, że nadgodzin jako takich w firmie nie ma, ale za portalką wszyscy dostaniemy miesięczną premię, która powinna mi to wynagrodzić. Eee, znowu nie pamiętam, jakich dokładnie słów użył, jak to zapamiętałem. Tak to zapamiętałem. Sprawa tych niepłatnych nadgodzin, to powiem... To patola. No trochę patola, bo ja sobie nie wyobrażam pracować w godzinach nadliczbowych, wiedząc, że nikt mi za to nie zapłaci, albo liczyć na gratyfikacje, które się tam wydarzą w przyszłości. No, lubię jasne sytuacje, no ale wiadomo, różni ludzie różne oferty pracy przyjmują, ale mam nadzieję, że to przestrzeże wszystkich przed, no, przed takimi obietnicami, czy też nadzieją, że ktoś nas wynagrodzi za ciężko zrobioną pracę za jakiś tam bliżej nieokreślony czas. Jeszcze ciekawy post wrzucił Darek z S, który chyba był kiedyś związany z portalem. Napisał, gdyby tak zebrać wszystkich byłych pracowników w portalu, można by stworzyć niemałą korporację. Praca w portalu, jeszcze jednej firmie związanej z branżą przeszułowkową, nauczy mnie bardzo wiele. Najbardziej tego, że wyzysknie wywiązywanie się z umów z pracownikami, nakładanie zbyt dużej liczby obowiązków i zmiany w warunkach pracy to normalność w tej branży. I załączył zdjęcie z poniedziałku 12 listopada 2018 roku z totalnie rozpierdzionym regałem, leżącymi jakimiś rzeczami na podłodze i no, wygląda jakby przeszedł huragan, tamtędy. Mm. No i jest tutaj napisane, e, e, ktoś się pyta, ciekawi mnie ten regał, kto nim rzucał. Kilka dni po incydencie ze zdjęcia złożyłem wypowiedzenie e, i pisze dalej, że nie wiem, nie było mnie przy tym, ale masz trzy szanse na odgadnięcie, czy ja to robota. No i kajtek dodaje od siebie, ja mogę po jednej nutce. Nie wiem, kto to był. Natomiast no, tam się, ktoś musiał mieć bardzo dużo siły, żeby coś takiego tutaj zrobić. Boregał, jak wygląda. Nie, no tutaj już wchodzimy w jakieś. Wiecie, w, każde, w każdym domu, w, każdym pra, w każdej pracy można zrobić. Jest taki specyficzny moment, że nie wiem, coś się rozwaliło, nie wiem, coś się stało i zrobić zdjęcie, dać jakiś podpis, który nie ma nic związanego z rzeczywistością. Nie twierdzę, że to było tak w przypadku. Ale ciężko takie coś komentować, bo. No to to już jest plotkarstwo, a, a nie jakiś taki rzetelny materiał dziennikarski, który uprawiamy. No może akurat przeszedł ten, czekaj, tam są. Na Śląsku wstrząsy górnicze, więc może, może tutaj jakiś był. No dobra. To wracamy do kwestii mm, Robinsonowych. I co się, co się w Robinsonie y, na ten moment zepsuło? Jakie mamy materiały na Robinsona? Mm, ludzie dostali y, ten, no, Robinsona w, w, w różnym stanie. Na przykład y, zamówili sobie Sailor y, i Gamer Packa, no i go nie dostali. A niektórzy dostali, jest bardzo ciekawa sytuacja. I niektórzy dostali informację od portalu, że czy mogą odesłać tego Sailor paka. jest na przykład w przesyłce zawierającej Twoje zamówienie z kampanii gry Robinson. Omyłkowo znalazł się produkt Marynarz and gracz w wersji szarej. Bardzo prosimy o zwrot nadprogramowego towaru. I zwrot możecie dokonać w dowolnym paczko Macie. Prosimy o paczkę w gabarycie A. Proszę nawet gabaryt. sobie ten, ten A to jest ten? Naj... Ten najtańszy, nie? Teraz Impost wprowadził jeszcze mniejszy, taki Aha. kopertowy. Okay. <noise> no ale rozumiem, że to <noise> portal będzie generował etykiety, tak? No, chyba tak. No to wiesz, muszą no, sporo etykiet pewnie wygenerować, e żeby teraz klienci odesłali i ten... A w ogóle jest najlepsze to, że oni muszą odesłać, Czemu? bo jeżeli tego nie zrobią, to jest przywłaszczenie. Słyszysz <noise> to? No chyba nie do końca, bo musieliby udowodnić że to wysłali. Musieliby mieć kamery, hmm. na, kamery na... na całym... Aha. na całym... no tam, gdzie pakują. Ale też tylko sprawa, jaką masz pewność, że to się w drodze gdzieś nie zgubiło? Spadło nie, nie. z ciężarówki. Nie, nie, ma, nie, nie, nie ma żadnego stałem. obowiązku zwracania, jakby to, to nie uwierzył. Znaczy obowiązek jest, ale no... Mm... E, bo tak jest no, prawnie, nie? To ten, jeżeli ktoś ci coś wyśle, źle ci wysłał, na przykład, nie? A e, ty to dostałeś, no to musisz to zwrócić, nie? To jest takie trochę powyprzone, ale tak to działa. E, dobra, pan dostał na przykład Sandropa zamiast regular. Pochał nie będę, ale czy ktoś jeszcze nie dostał Sailor i Gamera? E, do kogo pisać w tej sprawie? E, Ignacy odpisuje? Nie wiem, kurczę. Może do obsługi klienta napisz? <laughs> Ignacy to. No to potrafi być zabawny, nie czasami. Ale. no. E, I co jeszcze z ciekawych rzeczy. E, pan e, jeśli chodzi o angielską wersję, wykryto tylko dwie literówki, masz jeszcze kilka do odkrycia, a, bo to jest odpowiedź na coś, nie? czyli jest trochę więcej literów niż dwie. E, myślę, że co godzinę grając przez kilka godzin znajdowałem ich około 10. E, w rozszerzeniach jest dużo więcej błędów językowych i drukarskich, nie mówiąc już o błędach w przepisach. Notoryczny błąd dotyczący wędki znajdujący się na końcu instrukcji to coś w tej skrzyni skarbów nie został naprawiony i nie sądzę, że była jakakolwiek korekta. Jeśli wszystkie błędy w, właściwie w zasadach zostaną po prostu przetłumaczone, pojawią się one we wszystkich językach. I tutaj jest jeszcze, że znowu zarzut, że to tłumaczenie było bardzo mocno skopane, że najbardziej widoczne jest to w Tajemniczych opowieściach z skrzyni skarbów i w księdze przygód. Nie jest na zasady i błędy, i że te błędy są, były już wielokrotnie zgłaszane portalowi w starych, e, e, w starych edycjach, i one są po prostu ponawiane m, na e, w nowej wersji i nie zostały naniesione te poprawki. E, no i jest to też znowu e, zarzut do języka stosowanego angielskiego, że. E, Znacznie się pogorszył od ostatniego druku, e, który już był daleki od doskonałości, mm, że zespół portalu nie powinien poprawiać żadnego tekstu w języku angielskim bez nadzoru profesjonalnego korektora. E, co jeszcze? Księga przygód nie wchodzi do żadnego pudełka i trzeba ją trzymać osobno. Ktoś tam odpisał: Mi się wszystkie elementy mieszczą, oprócz księgi przygód. To nie wszystkie. No tak, tak, to jakby coś e, wyklucza. No. E, no z tą matą to wiadomiks, nie? Nie działa, więc. No, sorry, nie, nie ma tam tego jakiegoś ludka. Mm. I e, tutaj coś jest z takich ciekawych rzeczy. E, a, małpa to jest ciekawe. E, nie wiem, jak, W polskiej wersji chyba wszyscy dostali małpę, bo nie słyszałem, żeby była jakaś ten. Natomiast w angielskiej e, było e, za mało figurek tego jakiegoś tam małpiego pomocnika i musieli ludzie czekać na dostarczenie z kolejnym drukiem, czyli tym już międzynarodowych wersji, nie? Na, na to aż przyjdzie im kolejna doznaczna kolejna, to figurka. Więc to to. I jest jeszcze kwestia nieczytelnych ikon w scenariuszu Podróży w czasie. Tam jest taka kwestia, że ikony zostały nadrukowane, czarne ikony na czarne tle. więc to nieczytelne w w scenariuszu. A jeszcze kwestia kostek jest, to jest dobre. <laughs> e, mm, ktoś tam pisze, że e, podczas kampanii, nie? E, że bardzo prosimy, żeby te mm, e, kostki horroru były zaokrąglone na rogach. Nie? Że one wyglądają ogóle ładniej, lepiej się e, toczą i w ogóle, więc to, nie, nikt nie chce takich kanciastych. Nie? Mm. No, i portal, portal tam, że dziękujemy za twoj, ten za Twoją wiadomość i że bardzo doceniamy każdy feedback. Wstawiłbym, bo oczywiście kostki są dalej kanciaste i nikt nie jest z tego powodu zadowolony. Wszyscy na to wsioczą, bo jednak woleliby zaokrąglone. No i jest mem z tym, z fertkiem kiepskim. I jest podpisane. Bardzo panu dziękuję za tą garść bezcennych informacji, ale ja to mam w dupie. <laughs> tak, no to, to tyle na razie wyszło z y, jakichś błędów. Jak coś... nie, ma, nie ma tego a dużo chyba. Coś... Się... Nie ma te... tego dużo, no, a ale... większość takie czepianie się dosiło. No, mieli pięć lat, nie? Żeby y, to wszystko tam poprawić. Czy tam ile oni to robili? Y, tak. Jak pięć <laughs> Także... lat? To pięć lat to szło? Nie, no mniej. Nie, nie pamiętam, Weź. kiedy była Weź kampania. Weź strasz, bo ja pamiętam, kampania. jak to było wczoraj, że kampania ruszyła. <noise> Jesteś już stary, niestety. Robinson, Cruzo, Collector's Edition, bla, bla, bla. Kampania, kiedy ona wystartowała. Kurde, jak to teraz sprawdzić? Dupa, potem se sprawdzę. Nie, ma, nie mam tyle czasu na takie rzeczy. Serio nie wiem, kiedy ona... Dostarczenie luty 2022, ale kiedy ona wystartowała? Czy jest? Ja wiem, kiedy wystartowała. 23 marca 2021 roku. No widzisz. Czyli jest teraz 3 lata, a tam z kawałkiem. Tak. Jak no, to nie 5 lat. Dobra. Mm. Okej. Okay. No i Czacha. Czacha będzie szybka. Aha. <noise> jest taki użytkownik Bartek B. Który? Bartek B jest to, jest, to jest jeden z dwóch użytkowników, którzy zablokowali mnie na Facebooku. Tak. <noise> I um, Bartek B swego czasu był jednym z największych, e, psychofanów chyba. Znaczy, w ogóle, no, wydaje mi się, że nadal jest. On jest tak, jak masz taką właśnie psychofankę, taka creepy jest, nie? i wiesz, patrzy się na tego swojego idola z takim świdrującym wzrokiem, nie? To tak sobie właśnie Bartka wyobrażam, bo go kojarzę głównie z takimi bardzo creepy postami na grupie Czacha Games Squad. On tam bardzo często wypisuje takie. Jest bardzo skrajnie rozez, rozentuzjumowany. Rozent... Mam problem ze słowem. E, rozumiecie o co chodzi? Bardzo się cieszy. E, I pamiętam, że się tam cieszył, że są te czachony i że sobie kupił to Middle SH za te czachony, więc praktycznie firma rozdaje gry za darmo dla stałych klientów i która inna firma tak robi, więc no po prostu szaleństwo. No, ale jak to psychofanów, to wszystko leci w różne strony. No i się pojawił niedawno post, to się zdziwiłem, że tutaj taki krytyczny, że miał jakiś tam problem z kafelkiem, właśnie w Middle Age i e, jakiś tam rycerz na koniu, e, i że zły przyszedł. I odpowiedzieli, że bez problemu wyślą, no i wysłali, ale znowu zły. E, I jest o co chodzi. Po łebkach już nie tylko tłumaczą, ale rozpatrują reklamację. No, chyba, że mają taki przemiał, że wysył. Why na nachybił trafił. Trochę to smutne, bo akurat rozpatrywanie reklamacji uważałem, że było ich silną stroną. E, no i Kuba e, tam e, Kuba z, z, z Czachy odpisał, nie, że za reklamację odpowiada między innymi: Ja, oczywiście nie powinno się to zdarzyć, bardzo przepraszam. Nie rozumiem tylko, dlaczego oprócz zgłoszenia tego drogą mailową musisz sobie użyć tutaj, próbując robić z tego dramę. Ale to Twój problem, nie mój. E, dodam, że grać możesz, więc na szczęście ta pomyłka nie jest zabójcza w gry. No, i ten, ten. I on odpowiedział, że tam, gdy upubliczniam swoje doświadczenia z Czacho, to ma to na dla, dla nas większy wpływ. Jak coś zrobicie dobrze, to, to upublicznienie zwiększy to sprzedaż. I was to zmotywuje. A publiczne granienie może w minimalnym stopniu spowodować spadek, co sprawi, że nie będziecie działać byle jak i się przyłożycie. Chryste, panie, to się dzieje. Taki jest zamysł mojego działania i upubliczniania doświadczeń. Ostatnio, na przykład, chwaliłem was na grach planszowych że załatwiliście boksy do e, Deep Madness. Nie widzę powodu, by przy takim reklamacyjnym leceniu w kulki to przemilczeć. No jest... E, ciekawy jest ten Bartek, trzeba przyznać. Trochę taki... Mm, no tak jak mówię, lekko takim psychofanem to zalatuje. E, natomiast potem się pojawiła e, kolejna ciekawa sytuacja. E, no bo Bartek znowu e, mówi, nie? Jest ten jak się nazywa ta nowa gra od Czachy? Teraz przyszła. Nie, nie, nie. nie, no, bo to... nie. Od, od no, Ludwig no, Magnus. Nowa Aetas. Ee... Tak? No. Tak. No, że Czacha tak. w Nowa Aetas w każdej instrukcji inaczej opisuje wskazówki. Aż dziw, że tego nie wychwycili. Odwołując się do rzeczywistości, wiem, która wersja jest prawidłowa, no ale szkoda, że początek czytania, a już babole wychodzą. No i odpowiedział na to Przemek, że. Ale my przecież tobie kilka razy proponowaliśmy robienie tłumaczeń, korekt naszych gier e, za pieniądze. To zawsze mówiłeś, że nie masz czasu, ale dokładnie robisz to samo, tracąc czas, którego nie masz, żeby błysnąć w poście w internetach. E, naprawdę żałośnie się te wjazdy w nas z twojej strony e, czyta, bo robisz gówno burzę w szklance wody, że na 150 tysięcy słów do przetłumaczenia nazwa wskazówki zegara, e, na którą jak już tobie kilka osób to opisało, niczego nie zmienia, jest niezauważalna, ty robisz z tego wielkiego posta z grafiką i cudawiankami. Naprawdę w ten sposób musisz się dowartościowywać. Eee, że nie pierwszy post, eee, od ciebie na nas. W zasadzie nie ma tygodnia, żebyś tego nie robił, więc zaproponuję raz jeszcze zostań naszym korektorem i będziesz z imienia nazwiska z instrukcji, a my w razie wielkich baboli będziemy odsyłać do Ciebie. Eee, I zluzuj trochę, bo naprawdę takie posty niczego nie wnoszą, a świadczą tylko o tobie. No i to jest nadal ciekawa sytuacja ciekawie się to rozwija, bo. Eee, Bartek na początku pisał tylko mega pozytywnie o, o Czacha o Games i on nawet był chyba zaproszony na tę na imprezę Czachy. Czachkon się nazywa? Nie wiem jak to się nazywa. No ale ten, więc pamiętam, że się chwalił tym, że tam był na tym Czachkonie, czy jak to się tam nazywa. I był taki właśnie bardzo zajarany tym wszystkim, i to Czachą i ten. A tutaj już się pojawia. Kilka razy. Ten, no i tak jak kilka osób mu mówiło, on trochę z dupy się przyczepiał, bo te, tam jest jakaś lekka powełka tylko, nie? W tych literówkach, nie? ale on robi z tego cały post. E, o tym. No i pan Przemek tutaj, no wiadomo, trochę pasif agresyw ale odpowiada no, zdenerwowany, że tutaj, dlaczego ty mnie firmę szkalujesz? Mm. No i post spadł w ogóle z rowerka. E, I chyba Bartek się. Bartek postanowił go usunąć. Taka jest, taka jest chyba chronologia. Potem Kuba z Czachy wrzucił posta, że Bartek, nie widzę twojego poradnego posta, chyba go nie usunąłeś. To już w ogóle mistrz marketingu, podjuzam hejtera, niech Będziemy dalej grillować. No i Bartek odpisał wielkiego maila, że to prawda, że dostał propozycję współpracy, ale no nie ma, ma, pracuje na etat, więc on nie będzie ten poświęcać czasu na robienie tego, żeby to było porządnie zrobione. I ciekawi go, ile jeszcze raz zostanie wystosowane odwołanie, że nie podjąłem się pracy w Czacha, To trochę jakbyście kupili w piekarni chleb, który byłby przypalony, a składając reklamację otrzymaliście informację, że w czym macie. Okej, okay, mi się tutaj nie ten że w czym macie problem. Jak wam nie odpowiada, to sami sobie zatrudnijcie, upierzcie nie, nieprzepieczonych chleb. No trochę ma rację, ale no jakby ten. E, no bo nikt nie ma obowiązku jakby e, jak mówię, że na przykład pizza jest zła, no to nie muszę być od razu pizzerem, nie? No ale no, jakby ten. No, no tak, nie, musi, nie musisz czegoś no, robić, żeby dokładnie. coś krytykować. No, tak. e, sprawa druga, czyli błędy w grach. Zdaję sobie sprawę, że wielka gra jest, nie? No ale jednak jest to gra kosztująca 1000 złotych i powinniście ją sprzedawać no jak Ferrari, a nie jakieś ten, no, multiple czy takiego, nie? I gdyby nie moje biadolenie, Deep Madness i Black Cross Wars, zapewne poprawki do tych gier by się nie pokazały i gracze nadal by grali niezgodnie z zamysłem twórców. Faktycznie, on tam, kurde, dosyć mocne te researche robił i tam się okazywało, że... Mm, Niektóre zasady są błędne, z tym jak wyglądają one w, tym, w angielskiej wersji. On dosyć ostro, ostro tego pilnował, tych zasad i robił jakiś tam dogłębny research. No tutaj jeszcze jakieś kurde rzeczy tutaj rzuca. Trzecie jest w ogóle jakiś z, z dupy temat, którego nie chce mi się pod, podciągać. No więc na ten moment, z, z takiego bardzo. Mocnego fana Chacha Games chyba sobie e, zrobili, albo jest e, najsmocniejsza kwestia. Jeśli odpowiedział na konstruktywną krytykę jest atak na osobę wskazującą drogę do podnoszenia jakości, to smuci mnie ubrany kierunek. Tym bardziej, że widzę trend poprawy jakości, co wykazała analiza Black Cross Wars. Natomiast kolejną weryfikację raczej nie będę się dzielić, skoro społeczność nie widzi potrzeby podnoszenia jakości, i ta ją satysfakcjonuje. Niech ta grupa będzie miejscem, w którym będziemy tylko chwalącymi wszystko entuzjastami. Trudne słowo. Mam nadzieję, że brak nadzoru nie doprowadzi do przywrócenia wcześniej obranych standardów jakości. Ciekawa sytuacja jest z Bartkiem, bo tutaj mimo że taki psychofant, to nawet trochę merytorycznie. Więc... No, czy ja, ja kojarzę tego gościa, który raz pisze o jakimś recenzencie, że jest numer jeden hmm. top of the top, żeby za chwilę powiedzieć, że jest beznadziejny, bo, nie, bo podczas swojej recenzji nie wspominał o Aha. kartach, które które są tam nie wiem krzywe, czy nie wiadomo o tym jakiej. I tu mam podobną sytuację, także jest. No średnio stabilny jest ten gość, bo e, albo w jedną stronę się przychyla, albo w drugą stronę mm. się przychyla w zależności. Znaczy no na pewno jest e, obiektywny, to, to trzeba mu to przyznać. E, tylko szkoda, że ten obiektywizm to jest wpadanie w skrajności e, i t, taka potrzeba, potrzeba nagłośnienia wszystkiego, mm. co w jego mniemaniu jest mm -hmm. istotne. No, kończy się to na tym, że sprawia wrażenie gościa, który, który chyba nie ma z kim pogadać, i dlatego tworzy tę dyskusje o, o błędach w instrukcji czy, 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 czy czymkolwiek innym. No bo wspominanie o błędzie w instrukcji, który, który nie ma żadnego znaczenia, jakby po co? Jaki, jaki to ma cel? No, też nie, nie jestem w stanie powiedzieć, nie, co się podziało, bo to jest. Znaczy, ja tutaj nawet rozumiem Przemka i Kubę, nie, którzy. Dostają te, te. Wiesz, na początku na pewno się cieszyli. O, jest gość, który nas chwali, nie? I w ogóle super, nie? Ale potem z, zaczęło właśnie e, pojawiać się takie posty i zaczęło być trochę niefajnie, nie? Że takie totalne, no, mało istotne rzeczy się pojawiają, nie? Że to, no, my też nie, e, nie, nie ganimy kogoś za to, że jakoś literówkę zrobił, no bo kurde, no, bez przesady, nie? A, ale jak widzę, to, to no, możliwe, że to są jakieś. Nie wiem, no dobra, nie chcę powiedzieć psychoterapeutę, ale, ale no ciekawie, ciekawie się tutaj. Mam, mam nadzieję, że nigdy nie zostanie naszym fanem, bo, bo by się bardzo szybko gdzieś tam zrobiło dziwnie w komentarzach. A powiedz mi jeszcze, czy on publikuje. Aha, on publikuje tak. na Czacha Games Squad. Tutaj to, to, to akurat dobrze o nim świadczy, no bo to jest taki nieoficjalny kanał Czachy tak. dla, dla fanów, nie fanów. Bardziej, bardziej luźny, więc myślę, że to jest miejsce na zgłaszanie mm -hmm. takich rzeczy i e, na zasadzie nie zgłaszam czegoś, e, nie, nie zgłaszam błędu, żeby się na pastwić, tylko po to, żeby, żeby w przyszłości otrzymać lepszy produkt. E, no ale bo, wiesz na przykład... No konstrukty tutaj mamy takie konstruktywne krytyki. Według nas jest wszystko, że to mu nie przyszło, nie? Reklamację zdałeś źle ten i napisało, że tam, e, no i na pewno by dostał w końcu dobry klocek, nie? Czy ty jak y, Lucky Duck Games wysyłał ci trzeci raz y, z, połamaną figurkę, to napisałeś posta na Facebooku? Ej, no ja nie czuję takiej potrzeby tego e, e, robić, no. robić to. Widocznie on ma jakiś zamysł w tym, e, żeby, żeby, żeby takie coś publikować, bo ja jeszcze rozumiem, e, jeżeli po, drugim, po drugiej czy trzeciej wysyłce Czaka by powiedziała, a weź gąsie człowieku, nic już nie wysyłamy no. do widzenia. A to przecież oni to robili na swój koszt. No. Więc. No sobie wysyłają 10 razy coś błędnego. Tym bardziej, że nie jest to element gry, który bez, bez którego mhm. nie zagrasz w nią. No tak. No, Nie wiem. Jestem w stanie wejść w buty teraz Przemka i Kuby i faktycznie powiedzieć. E, Boże, coś my sobie wychodowali na naszej grupie. <laughs> Także no niestety. No nie, no gość sprawia wrażenie niedojrzałego emocjonalnie, który, który musi każdą sprawę publicznie gdzieś tam podkreślić, zaanonsować. No według mnie tak robią ludzie, którzy no, nie radzą sobie z emocjami, czyli no właśnie dzieci i mają taką potrzebę ekspre ekspresji tego, tego wszystkiego, co się z nimi dzieje. No tutaj mamy, tutaj nie mamy krzyków, płaczu i panie nóżkami, ale mamy takie wysrywy na, mhm. na, na Facebooku. Tak. No dobra. Podsumowując. Yy, jeszcze jest yy, a propos Czachy yy, zabawna, zabawna dramka. Pan Przemek yy, dyrektor Czachy yy, <grym> zrobił posta sprzedażowego na grupie gry planszowe. Tam sprzedaż coś tam, coś tam, nie? I witam na sprzedaż leci dodatek do gry Black Rose Wars Inferno w wersji polskiej. Całość nowa, zdjęta tylko folia z butełka. Cena 220 złotych. Wysyłka paczku matem w cenie. No i tak e, się zastanawiam, czy pan przemyślił mnie regulaminu w tym momencie, bo jednak zawodowo handluje grami. No ale tam jest. sprzedawanie, wiem, sp sprzedawanie z prywatnej. E... Ja mam takie zdanie, że przerywanie, znaczy przerywanie, sprzedawanie czegoś z prywatnej kolekcji to tutaj. No to chyba nie o to chodziło w tym zapisie, tak? To chodziło o to po prostu, żeby nie zamieszczać oferty sklepu. A nie czy, uh -huh. czy pan sobie kupił coś tam prywatnie, czy dostał prywatnie i chce to sprzedać? No. no to, jest, e, to, jest e, właśnie to jest ciekawa kwestia, nie? bo to jest asortyment jego firmy. Nie? I teraz pytanie, czy on kupił sobie to w swojej firmie i po teraz to sprzedaje, czy wziął sobie po prostu grę z e, magazynu i teraz ją sprzedaje? No nie, no po prostu. <laughs> to była jego gra. Otworzył i. Teraz sprzedać. No, ale, ale. No bez przesady No, ale w, jaki, ale w jaki sposób była jego? Bo to jest ciekawa kwestia. No kurde, no, wiesz, bo to ja wiem, że to jest taki bardzo dziwny przypadek i tutaj jest bardzo dużo niuansów, nie? Natomiast. E Wiesz, jeżeli on na przykład podszedł sobie do lady, nie? Kuba go tam obsłużył, dzień dobry panie Przemku, dzień dobry panie Kubo, tutaj proszę, proszę służyć dodatek ma pan tutaj, poproszę 200 zł, proszę tutaj 200 zł, poszedł sobie do tego do domu i sobie pomyślał, a po co mi w sumie ten dodatek, sprzedam go, już nie mogę go zwrócić, nie? Eee, no to, no to no sobie, spoko. No i sobie sprzedał. Do... No, no. <laughs> Okej, okay, to zakładamy, że była taka sytuacja, nie, nie mówimy, że było inaczej. Dobra. Dobra, co tym humorystycznym akcentem kończymy? Marek tam musi jakieś cuda porobić. Środku, Oj, po... daj słowo. Już na samą myśl mnie się do Musiał dograć. Tak, wiem, że... bo to dwa razy mi się zatrzymało. To jest drugi raz, to już ci nie mówiłem, że... bo drugi raz to się zatrzymał. Jaki koszmar, nie? Także też przepraszamy, że ja tam gdzieś jestem wybity lekko z rytmu, bo to się no, działo trochę na ofie dziwnych rzeczy. Mam nadzieję, że to, że to zrozumiecie, ale odcinek nagrywamy w środę, to jest bardzo późno. Dlaczego ci się zatrzymuje program? To jest w ogóle jakieś dziwne. Nie wiem. Że tak nie robić już. No. Może go przeinstaluj. Dobra, tak czy siak. Słuchajcie, to był ciężki tydzień, to był ciężki odcinek. Trzymajcie się ciepło, grajcie dużo. Pa, pa! Opa.